Znajdujemy się na Alei Solidarności. Dawniej była to ulica Świerczewskiego. Przed nami Szpital Praski. Tu 30 listopada 1957 roku przyszedłem na świat. Obok szpitala znajduje się Katedra Praska. Kiedyś to był kościół pod wezwaniem świętego Floriana. Wezwanie się nie zmieniło, zmieniła się ranga kościoła. Za moich czasów, gdy byłem dzieckiem, w tym kościele nie było tych wież. Składaliśmy pieniądze co tydzień na tacę, żeby kościół odbudować. Była tu kupa gruzów i do momentu, gdy w tym to właśnie kościele przystąpiłem do Komunii Świętej, nie było tych wież. Te wieże zbudowano z naszych pieniędzy.